rozumiem, że ministerstwo znajduje się w ogniu walki i sądzę, że ta konferencja jest zorganizowana przede wszystkim w celu odpowiedzi na jakieś ewentualne zarzuty. Ale czy można prosić o taką informację, która dla nas by była istotna, kiedy również owe Embraery ostatecznie zostaną zaakceptowane jako ten element przejściowy? Panie redaktorze, pierwsze pytanie dotyczyło, kiedy przetarg. Ministerstwo ma przygotowane dokumentacje na wszczęcie postępowania na 4 samoloty średnie i 2 samoloty duże. Budżet resortu prawdopodobnie uniemożliwi przeprowadzenie równolegle 2 procedur. Stąd będziemy w tym momencie konsultowali z kancelariami, któremu zakupowi należy nadać priorytet. W odpowiedzi na to pytanie pańskie myślę, że niezwłocznie po podpisaniu umowy na usługę czarterową będzie wtedy podjęta decyzja, któremu zakupowi należy nadać priorytet. A czas, jaki będzie potrzebny na przeprowadzenie tego postępowania, myślę, że około 6 miesięcy. Natomiast warto też wskazać, że dostawa samolotów VIP-owskich to jest pewien specyficzny tryb. To tutaj muszą nam producenci spełnić nasze oczekiwania i dostawę tego samolotu będzie wynosiła między 18 a 24 miesiącami. Dlatego właśnie umowa przejściowa jest zawarta na czas dostawy nowych samolotów. Dlatego myślimy, że 30 miesięcy to jest ten minimalny termin, jaki powinien upłynąć, powiedzmy, od daty dzisiejszej do daty dostawy pierwszego samolotu. Co do podpisania umowy na charter samolotów od naszego narodowego przewoźnika, panie redaktorze, no niezwłocznie, przyszły tydzień jest, myślę, jednym z ostatnich terminów, w jakim powinniśmy tę umowę podpisać.